Nie ma już żadnych przeszkód, by rozpocząć pracę nad tworzeniem zakładu teleterapii. Powstanie on we Włocławku jako część Regionalnego Centrum Onkologii. W środę walne zgromadzenie członków Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdecydowało o przekazaniu działek pod nową placówkę. Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą uważał po otrzymaniu tych wniosków, że jest to na tyle ważna sprawa, istotna, gdzie jest czas gra dużą rolę, że jest niezbędne zwołanie takiego wolnego zgromadzenia. Nie planujemy inwestycji, a teren raz, że będzie wykorzystany na tak szczytny cel, dwa, że no zagospodarowany będzie również następny kawałek tego terenu, który na dzisiaj wygląda jak wygląda. Mając zgodę spółdzielni mieszkaniowej, a wcześniej również władz miasta, Centrum Onkologii może przystąpić do projektowania nowego obiektu. Właściwie chcemy kontynuować rozpoczętą już w 2002 roku ideę budowy regionalnego ośrodka, filii właściwie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, który byłby przygotowany do obsługi społeczeństwa w zakresie medycznym. Podjęte decyzje skrócą drogę do lekarzy i nowoczesnej diagnostyki. Obecnie włocławianie chcący skorzystać z pełnego zakresu badań muszą jeździć do Bydgoszczy.